Dziękuję, panie marszałku. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Wiem, że jest bardzo gorąco, więc dlatego postaram się chłodno i w miarę szybko przedstawić państwu informację. Otóż równe 150 lat temu małe osady hutnicze, górnicze nad kilkoma rzeczkami, Rozdzianką, Rawą, zebrały się i utworzyły miasto Katowice. To jest jedno z młodszych miast. I w związku z nadchodzącą rocznicą, z wielkim jubileuszem, postanowiłem łącznie z panem prezydentem Katowic, z panem Marcinem Krupą, ogłosić konkurs na fraszkę po śląsku. Otóż ma to być sprawdzian, czy Gwara Śląska jest na tyle powszechna, że można pisać nią na zamówienie. Coś innego jest mówienie w gwarze, które wydaje się o wiele łatwiejsze. Pogadać każdy może, jeszcze opowiedzieć wice, natomiast napisać na zamówienie jest to rzecz niezbyt prosta. Chcę powiedzieć, że ponad 400 lat temu powstał wspaniały poemat. Poemat, który w tytule ma Officina Ferraria albo Huta i warsztat z kuźniami dzieła szlachetnego. W 1612 roku Walenty Roździński opisał XVII-wieczne górnictwo i hutnictwo na Śląsku i zrobił z tego wspaniały poemat łaciński. Z drugiej strony tradycja śląszczyzny wchodzi w ligoniowe bery i bojki, czyli tak zwane śląskie beranie. Fraszka nie jest zbyt powszechną formą nazwa używana w śląszczyźnie, ale jest to jedna z prostszych form i regulamin tego konkursu, który ma zakończyć się do końca wakacji, być może będzie przedłużony gdzieś do połowy września, zawarty jest na stronie internetowej Katowice Miasto Ogrodów i chcę powiedzieć, że wystarczy napisać 3 małe fraszki nieprzekraczające w sumie 18 wersetów, na przykład 3 fraszki 6-wierszowe. Mogą startować i profesorowie polonistyki, i uczniowie szkół podstawowych. Chciałbym, aby okazało się, że śląszczyzna jest powszechna, że gwary śląskie, których jest kilkanaście albo kilkadziesiąt, którzy mówią, że dialekt śląski jest powszechny, bo z jednej strony mamy naciski na parlament, na posłów, aby upowszechniać gwary, kodyfikować je jako język regionalny, a z drugiej strony nie potrafimy pisać w tych gwarach i dlatego też konkurs, który ma mieć charakter powszechny, między innymi dlatego, że można napisać go w alfabecie polskim. Nie muszą to być koślawe litery, haczyki, pochylone litery. Komisja kwalifikacyjna, jury przyjmie jakąkolwiek formę pisaną. Także zachęcam zarówno posłów tutaj siedzących na sali, aby spróbowali napisać wierszowany utwór w jednej z najstarszych gwar polskich. I chciałbym jeszcze dodać, że spory toczą się pomiędzy środowiskami naukowymi o nazwę tego, czym jest śląszczyzna. Dla większości nie jest to jednak język gotowy, bo to jest sprawa bardzo dynamiczna. Nie jest to również jedna gwara, którą łatwo skodyfikować, bo ci spod Cieszyna czy spod Beskidzia, mówiący w gwarze swojej, Stella, mówią czymś innym niż ci spod Tarnowskich Gór albo ci spod Opola. Także jesteśmy na etapie kreowania pewnego języka i kodyfikacja byłaby narzuceniem sztucznym wszystkim tym, którzy uczą się. Ja życzę każdemu, żeby korzystał z gwary, pielęgnował jej, ale to wcale nie znaczy, że musi być ona obowiązkowa. Uważam, że lepiej, aby nasza młodzież, moje wnuki uczyły się dobrze angielskiego, chińskiego, języków, które im się w życiu bardziej przydadzą, a potem jak wydorośleją, mogą się uczyć dobrej gwary śląskiej, dlatego zachęcam wszystkich do napisania niekoniecznie poematu łacińskiego o Katowicach na 150-lecie, ale krotochwilowej, łatwej fraszki, która może się przyjmie i osoba, która to napisze, przejdzie do historii. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle.